Adam Bysiek, dzień dobry. Witam Państwa po godzinie 18 i zapewniam, że będzie to wyjątkowe spotkanie z Państwem, bo dziś wyjątkowy dzień i wyjątkowy prezent. Mam nadzieję, że dla Państwa, ale też dla całej Polski. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Minęło sporo czasu, ponad 640 spotkań z Wami, ponad 200 wydań podsumowań dnia. Zaczęliśmy niezwłocznie po wyborach. Sukces tego kanału, tak duża liczba subskrypcji nie tylko nas cieszy, ale ta liczba subskrybentów do czegoś nas zobowiązuje. Do czego, to zaraz wyjaśnię, ale najpierw chciałbym, by poznali Państwo i zobaczyli, jaką nagrodę dostaliśmy my wszyscy, my jako autorzy, ale też Państwo jako nasi wierni słuchacze, widzowie i subskrybenci. Poproszę o nasz pakunek i pewnie domyślacie się Państwo, co to może być. Na naszym liczniku 113 tysięcy subskrypcji, ponad 480 tysięcy godzin oglądania i ponad 5 milionów osób w zasięgu naszych programów. To wszystko było możliwe i jest możliwe dzięki Państwu i chcemy na tej fali nadal nasz kanał rozwijać, ale też zrobić coś dobrego dla naszego kraju. Zacznijmy od tego, od czego musimy, czyli od prezentu. To, co tu Państwo widzą, to tak zwany srebrny przycisk od YouTube. To jest prezent, jaki amerykańska spółka wysyła wszystkim twórcom w Polsce, na świecie, którzy przekroczyli tą magiczną barierę 100 tysięcy subskrybentów. Mamy go dzięki temu, że Państwo jesteście z nami i na pewno ten przycisk, który razem odpakujemy, u nas długo nie zostanie, bo chcemy go przekazać na szczytny cel, na licytację Jurka Owsiaka, by pomógł tym, którzy potrzebują pomocy najbardziej, czyli Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jak wygląda nasz prezent? Wygląda on w bardzo ładny sposób. Jest pudełko, można sobie go otworzyć. Tu widzą Państwo dyplom, właśnie podziękowanie od prezesa YouTube'a. Jest taką szmatką obwinięty. No i w środku jest to, co interesuje nas najbardziej. Nie będę go tak bardzo odpakowywał, żeby też ktoś, kto go wylicytuje w ramach WOŚP-u, miał się z czego cieszyć. Pokażę Państwu, jak on wygląda i co na nim jest napisane. Oto przycisk srebrny z YouTube, który dostaliśmy za... Jak tu jest napisane, mogą Państwo zobaczyć, o, tak będzie ładniej widać, 100 tysięcy subskrybentów. I ta liczba nie jest przypadkowa, bo szanowni Państwo, okazuje się, że aby dokonać delegalizacji PiS, aby delegalizacja PiS stała się faktem, wystarczy zebrać aż albo zaledwie 100 tysięcy podpisów. Jako że nas obserwuje już 113 tysięcy osób, wystarczy, że niemal każda lub każdy z Was podpisze się pod linkiem, pod petycją, do jakiej adres zamieszczamy już teraz. Widzą go Państwo w prawym górnym rogu ekranu. Jest także w opisie tej transmisji, w opisie materiału i na naszych social mediach, łącznie z zakładką społeczność. Wystarczy kliknąć i wystarczy podpisać, bo... I dlaczego warto to zrobić? Bo, szanowni Państwo, przez całą kampanię wyborczą, przez 8 lat PiS wypełnił i w pełni determinuje definicję zorganizowanej grupy przestępczej. Definicję mafii. Polecam wpisać sobie w Google, my szczegółowo ją w naszym projekcie obywatelskim ustawy wyjaśniamy już na wstępie. Politycy różnych opcji, od lewa nawet po skrajne prawo, mówię tu o Konfederacji, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze, gdy to było modne, mówili głośno o potrzebie delegalizacji PiS. I tak, ciężko z nimi się było wówczas nie zgodzić, ale również rolą społeczeństwa obywatelskiego, również dziennikarzy, jest nie brać pieniądze z Funduszu Niesprawiedliwości Ziobry czy innych polityków, ale jest reagować na zło. Pamiętacie pewnie Państwo słynne przemówienie, wystąpienie, przemowę jednego z byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Po 11 nie bądź obojętny. I moim zdaniem to jedno zdanie, to jedno 11 przykazanie spokojnie może zastąpić te 10 pozostałych, ale wymaga od nas reakcji, wymaga tego, by nad złem nie przechodzić obojętnie, by jak się widzi zło, reagować, by nigdy nie przechodzić obok i nie udawać, że nie ma problemu. PiS jest problemem. Więcej, moim zdaniem PiS jest zagrożeniem. Jeżeli również Państwo tak uważacie, zróbcie to samo, co zrobiliście z tym naszym kanałem. Tu klikaliście subskrybuj, a teraz można wypełnić i tą petycję po to, by liczba 100 tysięcy nie była tylko wygrawerowana na tym
srebrnym przycisku, ale też by każda nasza subskrypcja pod tym kanałem, by każdy nasz komentarz, każde nasze zdanie pokazało, że PiS nie był w stanie pogrzebać społeczeństwa obywatelskiego. Na tym najbardziej mi zależy. Uczciwie Państwu powiem, naprawdę nie byłoby tego kanału, gdyby nie fakt, że nie zrozumiałem, pracując w innych konwencjonalnych mediach, że bat wydawcy nad głową to też bat partii nad redakcją w postaci często różnych dotacji, reklam czy innych zleceń, z których ta się utrzymuje. My utrzymujemy się z subskrypcji, utrzymujemy się z Państwa wpłat. Z tych wpłat zorganizowaliśmy i postawiliśmy portal czekpress.pl, gdzie codziennie 3 osoby na bieżąco go dla Państwa edytują. Tak, chcemy się rozwijać, chcemy iść dalej, jednak uważam, że nie tylko możemy myśleć im o sobie, ale także myśleć o Polsce. Jeżeli również Państwo zgadzacie się z tym, że PiS to organizacja, której struktury oficjalnie powinny być zdelegalizowane, koniecznie podpiszę tą petycję. Biorę to na siebie. Będę w Sejmie, jeżeli uda nam się te 100 tysięcy podpisów zebrać, osobiście się stawię i z uśmiechem na twarzy i nieskrywaną satysfakcją uargumentuję, dlaczego ta partia nie powinna działać w Polsce. Nie może być tak, że jakakolwiek partia może być przykrywką, peleryną, pod którą kryje się zło. Nie może być tak, że ci, którzy w rzeczywistości są przestępcami, na przykład Kamiński i Wąsik, by nie mówić o nich, że są mafiozami, są posłami, politykami, działaczami partyjnymi, bo jest partia jak PiS. Ta partia zrzesza między innymi w swoich strukturach przestępców. Moim zdaniem zrzesza ludzi, którzy w najbliższym czasie będą ponosili odpowiedzialność karną za to, co robili z Polską przez 8 lat. I uważam, że chociażby tak symboliczny nasz srebrny przycisk powinien pomóc, powinien być czymś więcej niż kawałkiem stali, metalu czy srebra, który zawiesimy sobie na ścianie. Zawiesimy go z dumą wtedy, kiedy uznamy, że nasza praca i nasze zaangażowanie przyniosły oczekiwany rezultat. To będzie też oczywiście egzamin dla polityków wszystkich opcji. Duża grupa z nich mówiła głośno i ochoczo, tak, w kampanii wyborczej jesteśmy za delegalizacją PiS. Czy na pewno? Powiedzmy razem, sprawdzam, zapraszam do podpisania petycji obywatelskiej, do tego, by złożyć swój podpis pod petycją i pod projektem obywatelskim ustawy, której skutkiem ma być delegalizacja PiS. W linku znajdą Państwo szczegółowe informacje, jak to zrobić. Ja tylko podpowiem, że czytając ją, po prawej stronie wyświetli się Państwu rubryka, gdzie można wpisać swoje imię, gdzie należy wpisać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także adres zamieszkania. Te dane do nas nie trafiają, bo są wysyłane przez dedykowaną stronę z petycjami bezpośrednio do Sejmu. Oczywiście my razem, wspólnie, osobiście też je tam przekażemy. Ten pułap 100 tysięcy podpisów uzbieramy. Zapraszam Państwa do udostępniania. To jest egzamin dla nas. Pokażmy, że możemy. Pokażmy, że PiS nie zabił w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, że potrafimy się jednoczyć w kontekście tak ważnych decyzji, jak to, by tych, którzy nigdy więcej u władzy być nie powinni, od tej władzy na stałe odsunąć. A ja na koniec zaręczam i zapewniam, że ten przycisk będzie do wylicytowania na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Z dumą wspieramy Jurka Osiaka i z dumą zapraszamy do delegalizacji PiS. Ciężka praca nasza i Państwa, by ten prezent dostać. Ja się nim nacieszę razem z koleżankami, kolegami w redakcji przez najbliższe kilka dni. Jeszcze jutro wyślemy samego rana maila do Jurka Owsiaka z pytaniem, kiedy i jak możemy go na WOŚP dostarczyć. Niech on pomoże innym, ale on zyska na wartości, przez co bardziej pomoże WOŚP-owi, gdy okaże się, że był jednak preludium pierwszym w historii Polski do delegalizacji PiS, że ta liczba 100 tysięcy zamieni się w liczbę nie tylko 100 tysięcy ponad już, za co dziękujemy, realnych subskrybentów, ale też ludzi zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Apeluję po 11. raz jeszcze, nie bądźmy obojętni. Pokażmy Kaczyńskiemu i Ziobrystom, że nie ma naszej zgody w Polsce na łamanie prawa, na łamanie i deptanie praworządności, na łamanie praw człowieka, na zastraszanie obywateli, na stosowanie aresztów wydobywczych, na udział i pracę przebierańców będących neosędziami w życiu, w społeczeństwie i w sądownictwie. Powiedzmy stanowcze nie, wyrażając swój sprzeciw właśnie podpisując petycję i obywatelski projekt ustawy o delegalizacji PiS. Adam Bysiek, dziękuję pięknie. Jeżeli Państwo się ze mną zgadzacie, raz jeszcze, bo to jest sprawdzian dla nas.
Udostępniajmy ten materiał wideo, niech on leci po całej Polsce jak najszerzej, niech dotrze tam, gdzie jeszcze nasz kanał nie dotarł. Niech każdy, kto chce wziąć udział w tym obywatelskim projekcie, niech to zrobi. A to będzie możliwe, jeżeli Państwo jak zwykle udostępnicie ten program, ale także klikniecie subskrybuj, bo my nie przestajemy, tylko dalej rozwijamy nasz kanał dla Państwa i dla nas. Adam Bysiek, zapraszam do podpisania projektu ustawy. Oczywiście my widzimy się jutro punktualnie o 16:30. Kłaniam się nisko, dobrego wieczoru lub dnia. Do zobaczenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.